Sylwetki polskich gangsterów. Dawid Załęcki. Dawid Załęcki to toruński biznesmen, mistrz Polski w K1, prawdziwy gigaczat wśród ojców, cichy, spokojny, zawsze mówi dzień dobry. Nie wiem, może brak informacji, ludzie sobie wymyślają, co danie. Czyli na 100% to nie Lechia i to nie Elana. Na trybunach 100% nie Lechia, nie Elana, nawet 200%. Okej, okay, ale tak fajnie znaczyłeś, że na trybunach, a ja komentując galę nie widziałem, co się dzieje na backstage'u, widziałem tylko później efekty tego wszystkiego. Co się tam mniej więcej działo? A ja widziałem, co się dzieje i nic nie działo. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Świat idzie do przodu, to i kibole potrzebują swoich PR-owców. Na ręce, jeżeli się biją, i lub same ręce i nogi, to uważam, że krzywdy sobie nie zrobią. Zdecydowanie do tej pory najciekawsza postać, jaką spotkałem w internecie. Pan Dawid ze swoją charyzmą spełnia wszystkie cechy, żeby zostać polskim liderem grupy Czeczenów. Wszystkie przeprowadzone z nim wywiady dają nam takie uczucie, że wszyscy chcielibyśmy takiego papę. I generalnie, jakim cudem stoi w takim kontraście do swojego syna? Tak, teraz będzie pani robiła afery? Może jutro pani nie chce wejść tutaj, co? Chce pani jeszcze chodzić? Osobiście, jak ja słucham wywiady z panem Dawidem, to mam taki niepokój w sobie, wynikający z tego, że mój instynkt samozachowawczy pozostaje taki obojętny. To chyba nie jest dobrze. No i jeszcze kwestia jego ksywy, czyli Crazy. Wydaje mi się, że ksywa nie odnosi się wyłącznie do jego umiejętności fajterskich. Ty masz w ogóle układ nerwowy, stary, bo ty... Mam, powiem ci, Denis ma taki sam układ nerwowy, tylko tak? Że tak, ja staram się hamować, kontrolować. Zresztą ja mam 45 lat, Denis 25, więc u mnie ten poziom testosteronu jest mniejszy. Ale działamy podobnie, nie? Także ja też czasami jak się odpalę, hamulca nie mam, nie? Także, ale potrafię się kontrolować, tak wiesz, przy ludziach. No właśnie, zauważyłem. Właśnie a propos tego poziomu... Może to jest doświadczenie wiekowe, nie? Już tyle zdarzeń w życiu miałem, już potrafię to troszeczkę, wiesz, ale taką zasłonkę zrobić. No, jak będą przekopywać ogródek, to sąsiedzi na pewno będą mówili, że coś w nim było. Kiedyś na wykopie przewinął się ciekawy wątek odnoszący się do pewnego gangstera z Torunia o pseudonimie Renifer, że rzekomo miałby to być pan Dawid. Zrobiłem dokładny research i nie wierzyłem własnym oczom. Niczego nie znalazłem, co mogłoby poprzeć tą teorię spiskową. Z moich obliczeń bowiem wynika, że pan Dawid musiałby mieć teraz ponad 60 lat. Ale podczas analizy wpadłem jednak na inny szalony pomysł. Co jeśli Dawid Załęcki jest tylko wykreowaną postacią? Nie jestem z Torunia, żeby mieć jakąś wiedzę o nim, a wpisy o Dawidzie Załęckim pojawiły się rok temu, jak wygrał mistrzostwa w K1, nagle już założył Instagrama, no a później już nagle oba panowie znaleźli się na freakfightach. Pierwsze wywiady to wygląda tak, jakby inspirowali się Murańskimi, z tą różnicą, że tutaj naprawdę mamy do czynienia z gangsterką. No nic, no okazuje się, że pan Dawid prowadzi po prostu dobrze prosperujący serwis wulkanizacyjny o nazwie Dakar. A na hasło jebać apator są zniżki na opony zimowe 60% rabatu. Także zapraszam,